Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. W Wielkiej Brytanii chaos polityczny. Premier Liz Truss walczy o przetrwanie na stanowisku. Kilku posłów z jej partii otwarcie domaga się jej odejścia. Po tym, jak zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu planu reform gospodarczych, premier wycofała się z większości ich punktów i odwołała kanclerza. Nowy minister finansów firmuje zwrot w polityce rządu, ale pytanie o przyszłość Liz Truss jako szefowej gabinetu pozostaje. Czy utrzyma stanowisko i w jakim miejscu znajduje się obecnie Wielka Brytania? O tym w raporcie na dziś, 19 października 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie wpłaty, bo to dzięki nim raport może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka@gmail.com, a adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Zaczynamy. Moim gościem jest Katarzyna Sobiepanek z serwisu UK Politics po polsku. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest największy zwrot w historii brytyjskiej ekonomii. Tak określił wydarzenie ostatnich dni i tygodni jeden ze znanych prezenterów, korespondent ekonomiczny BBC. Prześledźmy może na początek przebieg wydarzeń, który doprowadził do tego politycznego kryzysu, w którym jest premier i rząd konserwatywny. Zaczęło się 23 września, prawda? Kiedy ówczesny kanclerz Kwasi Kwarteng ogłosił tak zwany plan rozwoju i praktycznie natychmiast w mediach i na rynkach, nie tylko w mediach, ale może ważniejsze, że na rynkach rozpętało się piekło. Dlaczego tak było? Może cofnijmy się jeszcze nawet jeden kroczek wcześniej. Przypomnijmy, że Liz Truss jest premierem od 5 września tego roku, a pierwszą taką najważniejszą rzeczą, która się wydarzyła, kiedy została premierem, to była śmierć królowej, więc na 2 tygodnie wszystko jakby zawisło w powietrzu. I potem mieliśmy właśnie ten szokujący budżet 23 września, który został nazwany mini budżetem, planem wzrostu, planem fiskalnym, bardzo różne nazwy się pojawiały. I częściowo było to, co można było przewidzieć, to znaczy Liz Truss zapowiedziała, że ona nie będzie podnosić podatków, że będzie je cięła. Największą niespodzianką było to, że zdecydowała się właściwie w ostatniej chwili, bez większego uprzedzenia, zlikwidować najwyższą stawkę podatku. Zdecydowała się też obniżyć podatek, tą najniższą stawkę. I wiele z tych działań po prostu było być może przewidywanych, ale nie na taką skalę i nikt nie spodziewał się tego, że to wszystko zdarzy się naraz. Więc przede wszystkim gwałtownie zareagowały rynki. To jest oczywiście też związane w pewnym sensie z sytuacją międzynarodową, ale jednak bezpośrednią przyczyną był właśnie ten budżet Kwasi Kwartenga. Fund poszedł w dół, musiał zainterweniować Bank Anglii, wykupując obligacje. I ogólnie sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii stała się z trudnej, ale w miarę stabilnej, bardzo niestabilna i nieprzewidywalna. Więc w drugiej kolejności zareagowały media, oczywiście cały czas, tak jak pan wspomniał, bardzo to krytykowały, no ale media są od tego, żeby krytykować. Natomiast wyborcy w sondażach po prostu powiedzieli, że to jest zdecydowanie nie to, czego oni chcą. Boją się o swoje kredyty, boją się o swoje rachunki, boją się o to, co będzie zimą. No i Liz Truss musiała wycofać się, tak jak powiedzieliśmy, z niemal na ten moment wszystkiego, co ogłosiła, chociaż tak naprawdę w tym momencie ciężko powiedzieć, w co ona wierzy. A z drugiej strony nie jest to już chyba tak istotne, co ona konkretnie chciałaby zrobić, bo władzę de facto, możemy powiedzieć, przejął jej nowy kanclerz Jeremy Hunt. Powiedzmy jeszcze dla uściślenia, że problemem było nie sam fakt, że Liz Truss zamierza obniżyć podatki, bo ona przecież prowadziła swoją kampanię pod tym znakiem, prawda? Tym miała się odróżniać od rywala Rishiego Sunaka, że podatki mają być niższe, tylko że postanowiła pożyczać pieniądze po to, żeby ten swój program zrealizować i dlatego rynki zareagowały w tak gwałtowny sposób. Powiedzmy też tak, że ona o tym też wcześniej mówiła, że jakby, znaczy ona mówiła to bardziej w kontekście, kiedy rywalizowała z Rishim Sunakiem, mówiła w kontekście, że nie trzeba spłacać długu teraz, można go spłacić później, można się zapożyczyć, to nie jest nic strasznego. Natomiast kiedy to się faktycznie stało i jeszcze do tego ten mini budżet został wygłoszony w momencie, kiedy nie było
takiego normalnego nadzoru nad tym, to znaczy Biuro Odpowiedzialności Budżetowej nie miało czasu, żeby przedstawić swoje prognozy. No w tym momencie rynek nie wiedział do końca, jak to się może dalej potoczyć i stąd była ta gwałtowna reakcja. I mamy w tej chwili wycofanie się z obniżki podatków dla najbogatszych, zatwierdzenie planów podwyżki podatku korporacyjnego, to też taka ważny element z 19 do 25%. Wcześniej tego miało nie być. Praktycznie cała konstrukcja tego planu runęła i tak jak mówiliśmy, ona całą swoją kampanię w walce o przywództwo partii oparła na tym, że obniży podatki. Tym miała się odróżniać od Rishiego Sunaka i tutaj okazuje się, że w zasadzie została obnażona i narażona na krytykę właściwie ze wszystkich kierunków, prawda? To jest ogromny cios dla jej wizerunku, bo to jest głównie jej wizerunek, który cierpi. Tak, doszliśmy praktycznie do sytuacji, w której całkowicie zasadne jest pytanie właściwie, czemu ona ma być dalej premierem, skoro żaden z jej pomysłów, bo to nie były tylko pomysły jej kanclerza, chociaż próbowała w pewnym sensie przerzucić winę jakby na niego i po zwolnieniu powiedzieć, okej, ja teraz zmieniłam zdanie i idziemy, po prostu realizujemy tą samą wizję, powiedziała, ale w inny sposób. Ale to nie jest prawda, bo to była tak samo jej wizja, jak i Kuartęga. Dlatego powstaje to pytanie, po co właściwie ma być premierem, skoro rządy, tak się już mówi, będzie sprawował w tym momencie de facto premier, czyli kanclerz Jeremy Hunt. A rzeczywiście tak będzie? Jeremy Hunt, dodajmy, który również miał swojego czasu zakusy na to, żeby zostać premierem, czy liderem partii konserwatywnej. Tak, on startował już w pojedynku z Borisem Johnsonem w 2019 roku, był w tej ostatniej dwójce i działacze wtedy wybrali Borisa Johnsona, nie Jeremy'ego Hunta. W tym roku też miał startować, miał swoje plany, ale to też nie wyszło jeszcze na dużo wcześniejszym etapie. Czy on będzie faktycznie miał władzę? Ja bym powiedziała w ten sposób, że w tej chwili mamy premiera, który jest na stanowisku, ale nie ma zbyt dużych możliwości manewru. Natomiast władzę mają jakby wspólnie wszystkie frakcje partii konserwatywnej, bo to one póki mówią mniej więcej jednym głosem, utrzymują partię konserwatywną przy władzy. Jeremy Hunt jest przedstawicielem frakcji One Nation, czyli tej frakcji takiej centrowej. On też popierał kandydaturę Rishiego Sunaka, czyli też jakby z tym obozem ma pewne, też bardziej centrową oczywiście niż Liz Truss, ma spore konotacje. Także w momencie, kiedy on został kanclerzem i został kanclerzem w taki sposób, że w tej chwili to, co on mówi, jest ważniejsze niż to, co mówi Liz Truss, bo analizując jego wypowiedzi z ostatnich dni, to on najpierw mówi, jak będzie wyglądała sytuacja, a potem kancelaria premiera to ewentualnie potwierdza. Więc tak, on rzeczywiście ma w tej chwili bardzo dużo do powiedzenia i ta frakcja One Nation i powiedzmy częściowo frakcja Rishiego Sunaka w tym momencie mówi, okej, skoro Jeremy Hunt jest na stanowisku, sytuację trzeba ustabilizować. Być może w tej chwili pani premier nie będziemy z tego stanowiska zdejmować, ponieważ to jeszcze bardziej zestabilizowałoby sytuację. Z drugiej strony mamy też inną frakcję, którą nazywamy European Research Group, to jest frakcja pro-brexitowa, którą panią Liz Truss bardzo mocno popierała i którą też ją w pewnym sensie do stanowiska premiera doprowadziła. I ona z kolei też wydaje się na ten moment zadowolona. Liz Truss spotykała się z nimi we wtorek, podobna atmosfera była bardzo dobra. Oni są zadowoleni, że ona próbowała. Oni są zadowoleni, że ona cały czas jest premierem i przypuszczam, że są też zadowoleni, bo zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli Liz Truss miałaby odejść, to już nikt inny tak bliski ich poglądom na to stanowisko nie trafi. I w tej chwili do pewnego stopnia Liz Truss jest utrzymana na stanowisku właśnie przez ten konsensus, że nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić. Jak wspomniała pani na początku, Liz Truss rządzi od początku września. Ten pierwszy okres jej rządów upłynął pod znakiem śmierci królowej Elżbiety. To wyznaczało praktycznie rytm życia w kraju przez prawie cały miesiąc po objęciu przez nią władzy. Dziś praktycznie każdy dzień to jest spekulacja, czy Liz Truss przetrwa na tym stanowisku. Czy formalnie, od strony formalnej, to odwołanie byłoby takie proste? No bo przecież ona właśnie wygrała konkurs na lidera partii. Tak, wygrała konkurs na lidera partii, ale też przypomnijmy, że to był konkurs, w którym głosować mogli tylko i wyłącznie członkowie partii konserwatywnej. Więc ona nie ma mandatu sensu stricte od wyborców, ma go partia. No ale taki jest system brytyjski.
Taki jest system brytyjski oczywiście, ale to jest też punkt dla opozycji, która może powiedzieć, no, że to partia wybrała, a nie wyborcy. Natomiast co do tego, jak to formalnie wygląda. Formalnie przez rok zasady obowiązujące w tej chwili partii konserwatywnej dają pani premier spokój i swobodę działania. Przez ten czas teoretycznie nie może zostać zorganizowane partyjne wotum nieufności, takie jak było w czerwcu bodajże zeszłego roku wobec Borisa Johnsona. Natomiast, i tu jest takie ważne ale, bo to są reguły partyjne, które mogą zostać zmienione. I one mogą zostać zmienione naprawdę bardzo szybko przez Komitet Wykonawczy Komitetu 1922, czyli tej grupy parlamentarzystów Partii Konserwatywnej. I mówi się o tym, że te reguły mogą zostać zmienione. Zresztą one mogłyby zostać zmienione już, gdyby Boris Johnson nie podał się sam do dymisji. Tak naprawdę chodzi o to, jak mocno urośnie ta presja polityczna, czyli jak konserwatyści między sobą dogadają się co do tego, czy to jest moment na to, żeby Liz Truss usunąć, czy nie. Gdyby formalnie miało to przebiegać, no to czekalibyśmy rok i wtedy 15% członków partii konserwatywnej musiałoby złożyć pisma z prośbą o wotum nieufności, potem się odbyło głosowanie i gdyby 50% zagłosowało za jej odejściem, no to wtedy ona musiałaby odejść. Ale to jest tylko formalność, tak jak mówię. W tej chwili, na początku tego tygodnia mieliśmy właśnie wybory do władz Komitetu 1922, i mamy nowych członków tego komitetu. Wiemy też, że przewodniczący tego komitetu spotykał się w poniedziałek z Liz Truss i we wtorek z Jeremy Huntem. Kancelaria premiera mówi, że to były spotkania, które były planowane wcześniej, ale są bardzo mocne podejrzenia, że tak naprawdę po prostu Graham Brady poinformował panią premier o stanie niezadowolenia czy zadowolenia w partii, prawdopodobnie niezadowolenia. Przed weekendem mówiło się o tym, że wielu posłów jest gotowych wysyłać pisma z prośbą o wotum nieufności, że te nastroje w partii są tak negatywne, że praktycznie w każdej chwili zasady mogłyby zostać zmienione i ona może zostać usunięta. Także ta sytuacja jest nadal napięta. Ona nie jest tak napięta, jak była w weekend. W tej chwili troszeczkę to się uspokoiło. Być może Liz Truss zostanie trochę więcej czasu. Mówi się o tym, że kiedy 31 października Jeremy Hunt ma ogłosić szerszy plan budżetowy, ma temu towarzyszyć ocena tego planu przez Niezależne Biuro Odpowiedzialności Budżetowej, że to jak wtedy będzie wyglądała sytuacja może na nowo Liz Truss postawić pod ścianą i być może w tym momencie ona zostanie zmuszona do odejścia. Tak naprawdę ciężko jest w tej chwili powiedzieć, ponieważ oficjalnie na ten moment 6 posłów Partii Konserwatywnej powiedziało publicznie, że ona powinna odejść pod własnym nazwiskiem, tak to powiedzieli. Wielu mówi o tym prywatnie, wielu mówi o tym, że Liz Truss odejdzie za kilka tygodni, za kilka dni, że to nie może już tak dłużej trwać. Tylko właśnie usunięcie pani premier nie jest takim dużym problemem. Tak jak mówię, formalnie można to zmienić bardzo szybko, można też po prostu wysyłać do niej nieustające delegacje posłów, którzy jej powiedzą, że straciła pani nasze zaufanie, musi pani odejść. Mamy też głosowanie w parlamencie. Dzisiaj właśnie po południu będzie głosowanie, które zorganizowała partia opozycyjna, partia Pracy, po tym jak rząd Liz Truss zdecydował się znieść moratorium na wydobycie gazu łupkowego. Partia Pracy mówi, że trzeba zakazać wydobycia gazu łupkowego i wielu posłów partii konserwatywnej się zgadza tutaj bardziej z opozycją niż z rządem. Więc to dzisiejsze głosowanie też będzie pewnego rodzaju wyznacznikiem nastrojów w partii, bo premier narzuciła dyscyplinę partyjną. Wielu posłów mówi, że być może nie będzie jej przestrzegało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiele się może wydarzyć takich drobnych rzeczy, które mogą panią premier pchnąć do tego, żeby sama podjęła decyzję o rezygnacji, ale sytuacja jest niestabilna. Tak. Stabilna jest sytuacja w mediach, to znaczy właśnie odszedł premier, który no różne maski przybierał i niektórzy traktowali go jak klauna, niektórzy traktowali go jak manipulatora, ale z pewnością nikt nie zarzucał Borisowi Johnsonowi braku inteligencji czy braku swego rodzaju charyzmy. W przypadku Liz Truss no jest cała masa dowodów czy wyrazów, jakby to powiedzieć najdelikatniej, mocnego dystansu do pani premier. Zwraca się uwagę na jej dziwne zachowania. Pojawiają się filmy, które realnie rzecz biorąc szydzą z niej. Uwypukla się jej brak autorytetu, nieumiejętność czasami zachowania się w sytuacjach publicznych. Równocześnie ona mówi, że poprowadzi torysów do następnych wyborów. Oczywiście, że każdy polityk przeżywa trudne chwile i każdy polityk przeżywa testy, które sprawdzają ich siłę, prawda? No ale tutaj
Trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie historie, o których mówię, nagle zostały zmiecione, gdzieś tam zamiecione pod dywan. Ona nie jest specjalnie poważana jako polityk, jako osoba publiczna, prawda? Zdecydowanie nie jest. Jeżeli popatrzymy tylko na sondaże, ona jest prawie tak niepopularna według sondaży YouGov jak Władimir Putin. Jej popularność to było -70%, tak była wyceniana. Inne sondaże mówią o tym, że nawet członkowie partii konserwatywnej, którzy na nią głosowali, około 40% z nich dzisiaj uważa, że powinna odejść. 83% uważa, że się nie nadaje do wykonywania tej funkcji. Sondaże w ogóle, jeżeli chodzi o partię konserwatywną, w tej chwili to jest około 20, ma poparcie na poziomie 20-20 paru procent. W Partii Pracy to już jest sięga 50%, więc i opinia publiczna i działacze partii konserwatywnej, czy członkowie partii konserwatywnej mają jednoznaczne zdanie. Ona sama na pewno charyzmy nie ma. To było wiadomo też wcześniej. Czasami jej się udawało wystąpić troszeczkę lepiej, czasami trochę gorzej. Ona ma innego rodzaju talenty. Ona potrafi na pewno w zakulisowych rozgrywkach lepiej sobie radzić. W telewizji czy w rozmowach wychodzi bardzo taka sztuczna, sztywna. Często mówi to, co definitywnie radzili jej doradcy, ale nie mówi tego w sposób, który by wzbudzał zaufanie. Nie potrafi żartować, nie jest spontaniczna, więc tak, ten jej wizerunek na pewno nie ułatwia tej sprawy, nie ułatwia tej sprawy to, że jest niepopularna. No i to wszystko są tylko cegiełki do tego muru, o którym mówiliśmy, że najprawdopodobniej Liz Truss odejdzie. Pytanie jest teraz tylko nie czy, tylko kiedy. Czy to jest moment Jeremy'ego Hunta, czy to jest chwila, kiedy on naprawdę może zostać premierem kraju? Mógłby zostać premierem. Mówi się o kilku osobach. Mówi się o Jeremym Huncie, mówi się o Rishim Sunaku, mówi się o Penny Mordaunt, mówi się o ministrze obrony Benie Wallace'ie. I każdy z nich mógłby. Jeremy Hunt być może jest w tej chwili w najlepszej pozycji, bo może coś zrobić, może się wykazać. Jeżeli on ustabilizuje te rynki na dłużej, no to na pewno będzie to bardzo, bardzo istotny punkt. Natomiast każdy z nich jest reprezentantem pewnej frakcji w Partii Konserwatywnej i jeżeli ktoś wygra, to wszyscy pozostali będą niezadowoleni. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w momencie, kiedy Liz Truss odejdzie, to jeszcze zależy oczywiście od tego, jak ona odejdzie, czy odejdzie z hukiem, czy odejdzie po cichu, ale tak czy siak pojawi się pytanie, w jaki sposób wybrać tego nowego lidera. Wydaje się, że takie normalne wybory według normalnej procedury, w której działacze mieliby znowu przez 2 miesiące decydować, kto to będzie, są w tej chwili absolutnie niemożliwe. Idzie zima, idzie kryzys, jest wojna w Ukrainie, jest dużo innych problemów, trzeba działać, a nie wybierać lidera. Więc musiałoby się to stać w jakiś sposób szybszy. Więc poza tym, że trzeba by Liz Truss od władzy odsunąć, trzeba też znaleźć sposób na wybranie nowego lidera w szybki sposób. I to jest najtrudniejsze i to w tej chwili jest elementem wielu zakulisowych rozmów. Tak jak powiedziałam, Jeremy Hunt jest na bardzo dobrej pozycji, ale też pytanie, czy on by się chciał przesuwać z tej pozycji, na której jest w tej chwili, w której może działać, ale jednak część odpowiedzialności zrzucić na Liz Truss, jeżeli coś pójdzie nie tak. Czy wolałby faktycznie sam przejąć stery? I też jest drugie pytanie, takie trochę bardziej długoterminowe, mianowicie jeżeli patrzymy na sondaże, Partia Pracy jest zdecydowanie do przodu, to jest czasem poziom nawet 36 punktów procentowych różnicy. Keir Starmer i Partia Pracy budują sobie program na kolejne wybory, które mogłyby się odbyć najpóźniej w styczniu 2025 roku. I pytanie jest długoterminowo, co Partia Konserwatywna może zrobić, czy w ogóle może się jeszcze uratować i czy ta osoba, która chciałaby zostać teraz liderem po Liz Truss, chciałaby zostać właśnie w tej chwili, wiedząc, że te wybory najprawdopodobniej przegra. Czy wolałaby może poczekać jeszcze trochę, niech ktoś inny się jeszcze z tym balastem przegranych wyborów przejmie, a potem zrobić nowy start. Także to jest bardzo dużo pytań i o ambicje osobiste, i o ratowanie partii, bo części osobom zależy bardziej na ratowaniu prestiżu partii, część osób bardziej myśli o sobie. A część osób, z tego co wiem, parlamentarzystów Partii Konserwatywnej szuka już po prostu pracy poza parlamentem. Odchodząc od tej polityki partyjnej, to nie jest chyba najlepszy moment, mówiąc oględnie, dla Zjednoczonego Królestwa. Wielka Brytania ma ciągle nierozwiązane spory z Unią Europejską. Mówi pani o zbliżającym się kryzysie. No, widać obrazy tego kryzysu, widać ludzi, którzy biednieją z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Właściwie cały czas pisze się o tym, ile będą płacić za prąd, ile będzie kosztować ich ten kryzys w sensie takim najbardziej materialnym, najbardziej dotkliwym. Mamy słabą premier,
odeszła monarchini, która cieszyła się ogromnym autorytetem, w jej miejsce Brytyjczycy mają króla budzącego mieszane uczucia. A zatem to chyba jest zły czas dla tego kraju. Ja bym powiedziała, że to jest zły czas dla Wielkiej Brytanii, coraz gorszy od 2016 roku, od referendum Brexitu, i faktycznie te wszystkie sprawy się nasilają. Ale tak paradoksalnie zacznę od tego, co jednak jest, czy może będzie jedynym sukcesem Liz Truss, mianowicie jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o Irlandię Północną, o której myśmy już zapomnieli, ale cały czas te rozmowy o tym, jak tam tą sytuację z granicą ułożyć, one idą z Unią Europejską w tej chwili paradoksalnie bardzo dobrze, głównie pewnie dlatego, że media w ogóle się tym nie zajmują, bo mają inne sprawy. I być może przynajmniej sprawa Irlandii Północnej się rozwiąże, chociaż tam też mamy ten problem, że być może jeżeli się nie rozwiąże, jeżeli rząd tamtejszy nie powstanie, to tam będą też kolejne wybory i kolejny kryzys. Ale tak, jeżeli chodzi o sytuację Wielkiej Brytanii gospodarczą i społeczną, w tej chwili jest bardzo trudna. Brakuje pracowników w Narodowej Służbie Zdrowia, a kolejna zima to będzie też kolejny kryzys. Są pomysły, żeby stworzyć aplikacje, w których szpitale będą się wymieniać informacjami o wolnych łóżkach. To na pewno mogłoby pomóc, ale czy zadziała, zobaczymy. Jeżeli chodzi o ceny prądu, ceny gazu, one już w tej chwili są wyższe. Już w tej chwili w telewizji można obejrzeć raporty, szczególnie z północy Anglii, gdzie ludziom naprawdę w tej chwili brakuje pieniędzy na to, żeby dojechać do pracy, żeby ogrzać swoje mieszkania, żeby kupić jedzenie. I to jest autentyczny problem. Szpitale zaczynają też otwierać banki żywności. Inne banki żywności przeżywają oblężenie. Także sytuacja w Wielkiej Brytanii ogólnie jest bardzo trudna. Do tego jeszcze dochodzą trudne relacje też między pracownikami i pracodawcami. Mamy serię strajków, szczególnie jeżeli chodzi o związki zawodowe reprezentujące transport. Bardzo często po prostu ludzie mają problem z tym, żeby dojechać do pracy, bo idą na dworzec i nie wiadomo, co przyjedzie, kiedy przyjedzie. Także tych problemów można by wymieniać bardzo dużo, mniejszych, większych. Są też problemy oczywiście na arenie międzynarodowej, problem Ukrainy, problem pomocy finansowej dla Ukrainy. W tej chwili też jakby częściowo w kontekście tego problemu politycznego jeden z obszarów, który może czekać cięcia w budżecie Wielkiej Brytanii, to są wydatki na obronność. Liz Truss powiedziała, że do 2030 roku one mają wzrosnąć do 3% PKB. Tego się trzyma, ale Jeremy Hunt mówi, że nic tak naprawdę nie jest pewne i żadne ministerstwo nie może być pewne, że jego wydatki nie zostaną ograniczone. Więc tych problemów, gdzie się nie rozejrzeć, jest po prostu bardzo dużo. Katarzyna Sobiepanek z serwisu UK Politics po polsku była gościem raportu na dziś. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotę na nasz główny program i jak zwykle dziękuję państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy Hale, Six Construction, firma Ampio Smart Home, Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Nowe studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy. A także
BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Cargo Move, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu, transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu, www.człowiekwzagrożeniu.pl. Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, www.duna.biz. Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.